Siemanko, tropiciele. Siemanko. Biorąc pod uwagę, że żona miała urodziny, tu mamy jednego Alienware'a mojego, a jest to tak wspaniały komputer, więc kupiliśmy żonie drugi taki, żeby też miała taki fajny, nie? Żona unboxuje. Aha, to tak. Aha! Ojejku. Trochę techniki, że człowiek lubi. O, co to? Zły komputer nam dali. Nie Alienware. To baba w babie. O, to ciekawe. Nie, oczywiście to był żart i to słaby tego Alienware'a. Nie kupujcie tego gówna. Taki mamy oto zawodnik, moi drodzy. Już mówimy, objaśniamy, co to jest, bo generalnie było zapotrzebowanie na komputer. Ja mogę otwierać. Tak, ty otwieraj. A ja po prostu doszedłem do wniosku, że chyba nie chcę się użerać z kolejnym Windowsem w domu. I mamy MacBooka Pro 16,2 cala z procesorem M1P. 16 RAM-u, 512 pamięci. Link do produktu będzie w opisie, aczkolwiek kiedy wrzucę ten film, to może być już cena u was 30, bo on kosztował 30 koła, a myśmy go wyciągnęli za 17500. Co mamy? Mamy kabelek z USB-C na ten jakiś ten Magic coś to się nazywa, ten magnetyczny. Jaka wielka ładowarka. Tak, ładowarka. Ale ogromna. No i ciężka. Ciekawe ile ona ma mocy, ale to ją tutaj już możemy chyba rozprawiczać. Od razu. Troszeczkę. Albo troszkę więcej jak troszeczkę. I co ta ładowarka mówi? Ładowarka mówi. Aha, że ma na wejściu 28 V 5 A. Albo 20,5 5 A, 15, 5 A, 9 3 A, 5 W 3 A. Czyli ona może ładować w sumie wszystko. No, a do Alienware'a zasilacz jest ponad 300 W. Ładny ten srebrny, nie wiem jaki ten drugi srebrny był. Nie, to nie jest ten srebrny, tylko to jest ten grey coś tam. Chyba z tego wszystkiego, czekaj, gdzie jest ta karta rucha. Nie ma tutaj jaki to był kolor. No. To tak aż mogę odkleić? Odklejaj. I zobaczymy, czy to jest pierwszy po prostu i ostatni MacBook w domu. Nie mam takiego ładnego jak ty dokładnie. No ładny masz taki. Ale to takiego to ukończenia takie, to nie mam ładnego. Takie flizelinki. No, także za chwilę tutaj będziemy uruchamiać ten cały ambaras. Kabelek już mamy tutaj w miarę, powiedzmy, otwarty. No, się żona cieszy. Ja się w sumie też cieszę, troszeczkę. To się może okazać, że to jest fajny sprzęt, bo ja taki byłem niemakowy, a z Kalifornii, nie z Chin. Tak, nie z Chin. No, wykonane jest to... No, zresztą sobie w ogóle możemy porównać. To jest, powiedzmy, w cenie rynkowej komputer za 30 koła, to jest w cenie rynkowej komputer za 66 koła. O, rośnięty? Gdzieś trochę, no to nawet na taki feeling to jest gówno. Czemu?
No to masz aluminium fajne, a tu masz normalnie plastik. Fantastyk. Takie mięciutkie. Dobra, otworzymy. To nie w tą stronę. Otworzymy, obrócimy. O tak, tego. I w ogóle jak tutaj te klawiatury? To na palec. Tak, jest z czytnikiem, jest chyba z czytnikiem linii papilarnych. No to nawet, ale to... No to tu klawiatura jest o wiele lepszej jakości taka w dotyku. No co, no jest ten Mac troszeczkę mniejszy, no bo siłą rzeczy, no bo ten Alien jest 17. Ma matrycę błyszczącą. A to jest w końcu ile? 16.3. 16.2. No touchpad tutaj jest mały, mniejszy, tu jest fajny, duży, nie naciskany w ogóle. No i co? No i co? I zobaczymy, zrobimy jakieś porównanie, jak się żona tutaj zainstaluje w tym systemie całym. To wrzucimy Adobe Premiere Pro na przykład. Tutaj jest, bo to w jednym abonamencie można na dwa urządzenia. I po prostu jakieś przypadkowe filmy z Monce skleję, narzucę jakąś tam kolekcję kolorów i takich rzeczy i odpalimy rendering i ale zobaczymy. Ale jest ten. No bo to się tam tak magnetycznie taki tam się kawałka łapie. O. Ale fajne. No i to działa w jedną i w drugą stronę. A jeszcze jedna rzecz, czekajcie tego trubka. 90 tysięcy na stole leży. Niku, ale to potem się boję. No, to weź. I co ten tutaj jeszcze Mac ma? Ha, ma na kartę pamięci, więc jemu jeszcze będzie można rozbujać RAM. Poszerzyć. Dawniej w Windowsie była taka funkcja rozszerzenia RAMu właśnie jakąś tam pamięcią, jakimś pendrive'em albo czymś. USB-C, HDMI. Z tyłu nie ma nic. A z tej strony dwa razy USB-C czy Thunderbolt i wyjście słuchawkowe. No, jest to, biorąc do ręki, czuć, że jest to produkt premium. Bez w ogóle dwóch zdań. To jest powiedzmy porównywalne na lipka. To jest porównywalne, już wam pokażę do czego. Tak w butiku. O! To jest powiedzmy porównywalne z tym starym Dellem Precisionem. To jest też produkt ewidentnie premium, jak się go bierze do ręki. Aluminium, zimny, fajna obudowa. Bo to jest shit. Nie kupujcie tego gówna. No, także to są produkty premium. Z tym, że to jest stare, bo to jest 2010 roku. I uwaga! Nie wiem, czy wyostrzy, czy będzie widać. Możecie mi wierzyć na słowo serwis tagi, to już możecie widzieć i możecie robić z tym, co chcecie. Jak ktoś ma ochotę, made in Poland. No, także tyle. Pewno widzimy się w następnym filmie, kiedy porównamy dwa i ponad dwa razy droższego Alienware'a z MacBookiem. Trzymajcie się, do następnego. Pa! Bye.